Iwona Siednik-Kornecka, witam Państwa. Dziś w tematach dnia poezja, która wzięła Kraków w posiadanie, a to za sprawą Nocy Poezji i Festiwalu Marka Grechuty, a gośćmi programu są Danuta Grechuta, żona artysty, inicjatorka powstania Grechuta Festival i Bronisław Maj, poeta, twórca programu krakowskiej Nocy Poezji i autor Neomonachomachii, czyli plenerowego widowiska multimedialnego, który właśnie w tej chwili trwa na krakowskim rynku. Witam Państwa bardzo serdecznie i ja o siłę poezji zapytam na początek naszej rozmowy. Czy we współczesnym świecie, XXI wiek, skomercjalizowane życie, potrzeba szybkich tekstów, szybkich obrazów i szybkiej zabawy, czy poezja trzyma się jeszcze mocno? No ja odbieram rzeczywistość, że bardzo mocno i wręcz odczuwam takie nasilenie potrzeby, ochoty na poezję. Właśnie w tym biegu, o jakim pani mówi, tym pośpiechu współczesnego życia, chwila zadumy, jaką niesie z sobą poezja, jest jednak człowiekowi bardzo potrzebna i to wszyscy mi potwierdzają. Pan się zgadza z tym twierdzeniem? No bo musi być wszystko szybko, miło i przyjemnie, a jak człowiek czyta wiersze, to trzeba się zastanowić. No, gdybym się nie zgodził, ujawniłbym tutaj swój cały odrażający cynizm. No i jednak trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. Poezja zawsze była dziedziną sztuki elitarną. Poezja nigdy nie przyciągała masowego widza, masowego słuchacza. Była tą szczególną, ale jednocześnie niesłychanie istotną, ważną dziedziną ludzkiej działalności. Józef Brodski powiadał, że poezja nie jest ostatecznym produktem rozwoju ludzkiej cywilizacji, ale jest jej celem. Czyli jest nam też bardzo potrzebna po prostu. Jest nam potrzebna, ponieważ dzięki poezji, dzięki poetom zdobywamy świat. Świat zdobywamy wtedy, kiedy potrafimy go nazwać. Ci, którzy nas w tym wyprzedzają, więc poeci, nasi zwiadowcy, oni dają nam świat, nazywając go. No właśnie, a czy poezja też uczy nas rozumienia tego świata? Co cały czas jest siłą piosenek i tekstów Marka Grechuty? No ja zawsze mówiłam, że poeci to są osobnicy, którzy przez ucho igielne słuchają głosów świata, jak powiedział jeden z współczesnych Markowi poetów, pan Śliwiak. Marek nawet śpiewa taką piosenkę. Tekst tak go zachwycił i odczytał w nim tak współczesne czasy, że stworzył piękną piosenkę. Siła poezji jest niezwykła. Zresztą wszystkie koncerty, które odbywają się z piosenkami Marka Grechuty, uświadamiają mi, że w tym roku obchodzimy 70. rocznicę urodzin Marka. Jako dwudziestokilkoletni człowiek zaczął tworzyć piosenki do poezji, do wierszy wielkich naszych poetów. I one są do dziś popularne. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie na poezję jest ciągle, w każdym pokoleniu. Zapotrzebowanie na poezję jest ciągłe w każdym pokoleniu. Pan pisze swoje teksty, ale nie tylko, bo spektakl, który właśnie odbywa się na rynku, to taka mini koprodukcja tekstowa, chociaż z tego oryginalnego tekstu biskupa Krasickiego niewiele zostało. No, współpracowaliśmy nad tym tekstem i rzeczywiście część księdza biskupa jest znikoma w porównaniu z całością spektaklu, natomiast pomysł jest tak stary jak świat. Trzeba było w tej naszej sztuczce pokazać pewne wartości, które ścierają się ze sobą, walczą ze sobą. W Monachomachii walczą ze sobą dwa zakony, w tej naszej Neomonachomachii aż trzy. Ale jest to satyra, która odnosi się, tak jak Monachomachia, do naszej współczesności, co zresztą jest cechą każdej satyry. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówi pan, co jest to odnoszenie się do współczesności, to jest cecha każdej satyry, ale czy to też nie jest tak, że w wierszach, czy to współczesnych, czy tych wcześniejszych, też zawsze szukamy jakiejś definicji świata i naszego jakiegoś patrzenia na ten świat, który nas otacza dziś? No, zawsze tak było. Powtórzę, poezja
jest takim światłem, które pokazuje nam świat, pokazuje nam nasze wnętrza, pozwala nam zrozumieć to, co zaledwie przeczuwamy, co jest tylko jakimś mgnieniem niewysłowionym jeszcze. Poeci to ci, którzy dają nam słowa, dają nam świat, dają nam siebie samych także. To jak w takim razie wybierać tych, którzy są czytani i o których się mówi właśnie w czasie tegorocznej Nocy Poezji? Dlaczego właśnie Wojaczek, Lipska, Pawlikowska-Jasnorzewska? No tutaj musieliśmy wybierać. Jest tak gigantyczne spektrum, z którego można wybierać, że trzeba się było na coś decydować. W tym roku przypada także 70. rocznica urodzin Rafała Wojaczka, jednego z najważniejszych, najbardziej wyrazistych poetów XX wieku, ponad wszelką wątpliwość. Także z powodów rocznicowych przypominamy tutaj Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Przyznamy po raz pierwszy, i to jest ważne dla Krakowa, nagrodę poetycką imienia Anny Świerczyńskiej. Anna Świerczyńska, wielka, wybitna krakowska poetka, dzisiaj niesłusznie nieco zapomniana. Nagrodą jej imienia będzie wydanie debiutantowi debiutanckiego zbioru wierszy. I myślę, że ona w ten sposób będzie pamiętana, przypominana, bo chcemy to kontynuować co roku. Nowości, jeżeli chodzi o Noc Krakowskiej Poezji są, a czy coś nowego na festiwalu się pojawiło? Bo niewątpliwie nowością, chociaż taką trochę smutną, jest to, że nie będzie młodych interpretatorów piosenek Marka Grechuty. To z braku finansów. No niestety nie uzyskaliśmy finansów na właśnie tegoroczny, chociaż to tak znacząca rocznica, festiwal. Dlatego musieliśmy się trochę ograniczyć. Nie ma tego no bo z drugiej konkursu. Strony jubileuszowy festiwal się też nam, że musiał być atrakcyjny. Wydawało nam się, że musi być. Dlatego staraliśmy się w miarę swoich możliwości bardzo ubarwić ten festiwal. Zawsze staramy się też pokazać artystów wstępujących, rozpoczynających swoją działalność w dziedzinach sztuki, które jakoś łączą się z pasjami Marka. Bo Marek uprawiał nie tylko pisanie wierszy, muzyki i śpiewał, ale także malował. Interesowały go bardzo plastyka, rysunek i wszystko, co wiąże się z tymi dziedzinami sztuki, staramy się też pokazywać przy okazji koncertów Marka. Dlatego w zeszłym roku mieliśmy jako wizuale wspaniałe prace malarskie pana Jacka Sroki. W tym roku w piwnicy skromną wystawą pokazujemy taką specyficzną sztukę fakturowania metalu w wykonaniu młodej artystki pani Anny Godlewskiej. Można zobaczyć jej dzieła wykonane ręcznie metodą na zimno w metalu, robiącą niezwykłe, przynajmniej na mnie zrobiła niezwykłe wrażenie i postanowiłam ją pokazać tam. No i oczywiście dwa wielkie koncerty dziś i jutro związane z Markiem Grechutą, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór, dzisiejszą noc i jeszcze kolejny dzień, to mamy bogactwo wyboru. No bo jak się decydować? Czy festiwal Marka Grechuty, czy Noc Poezji? Myślę, że to wszystko można z sobą pogodzić. No ale wybierać trzeba będzie, bo niektóre z nawet należących wyłącznie do Nocy Poezji spotkań zachodzą za siebie. No czas niestety ma taką dziwną strukturę, że się go nie da rozszerzyć, a przydałoby się. Przydałoby się. W każdym razie będą Państwo dziś jeszcze wieczorem musieli dokonywać trudnych wyborów, ale w każdym razie zachęcamy bardzo do czytania poezji, do słuchania poezji, także tej śpiewanej dziś. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Danuta Grechuta, Bronisław Maj, Iwona Śmiech-Kornecka. To były Tematy Dnia. Do zobaczenia.